Planowana przez rząd nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości w opinii branży piwowarskiej jest rozwiązaniem niedobrym. Jest rozwiązaniem fasadowym, który nie rozwiązuje problemów, jakie Ministerstwo Zdrowia definiuje, ponieważ branża piwowarska nie widzi związku pomiędzy ilością reklam a konsumpcją alkoholu i konsumpcją przede wszystkim piwa w Polsce. Powinien być wypracowany kompromis taki, żeby po prostu wszystkie argumenty, jakie w tej chwili przemawiają za tym, żeby tych zmian nie dokonywać, zostały wysłuchane i zakończyć te zmiany kompromisem, który zadowoli wszystkie strony. Cel, jak i intencje przedstawione w tej ustawie są jeszcze nie do końca jasne i są przede wszystkim niesprecyzowane, a konsekwencje przede wszystkim mogą okazać się bardzo drastyczne zarówno dla samych przedsiębiorców, czyli tak naprawdę pracodawców, jak i tak naprawdę mogą służyć również bardzo dużemu ograniczeniu zatrudnienia w szeroko pojętym rynku handlu. 7% tylko obywateli Polski ma problem z nadmierną konsumpcją alkoholu. Ponad 20% jest abstynentami, to też nie możemy robić przepisów pod te 7%. To należy się zastanowić, jak pomóc tym 7% wyjść właśnie z tego alkoholizmu, jak zaktywizować i co możemy z tym zrobić.